On ma już rodzinę. Musi być taka jest. Jutro będziesz miała niespodziankę. Wybrałaś już imię? Michał. To przecież ty masz. Takie zostałeś mi samotna matki. Życie zwycięża. Nie śmierć. Rodzą się nowe dzieci. Wkurza się na mnie, że parę papierosów to niezdrowe. Ona jest oparta jakoś. Nie chce się leczyć. Nie chce zdecydować o życiu. Nie o umieraniu. Jakbym mała cię skoczyć z dachu. Jako spadek powiedziałem, przejście na to. Wybiłem jej to z głowy. Teraz ja jestem. Miałam guz mózgu. Walczyłam, ale w końcu pogodziłam się z tym, co mnie czeka. I wtedy wkroczył mój syn. Nie pozwolił mi umrzeć. Tańczył, kiedy ja się poddałam. Kiedy jęczałam, że to nie ma sensu, że się nie uda, że nie chcę, on włożył sobie zatyczki do uszu i robił to, co uznał za stosowne. Dzięki niemu jestem zdrowa. Michała, bardzo ci dziękuję, że przy mnie jesteś. Naprawdę, mieć takiego syna to jest wielkie szczęście. Dzięki. Opiekunka moich dzieci miała zawał, a ja przebiegam. Musisz się nie zająć, proszę cię. Co jest, gdy zabierasz w środku nocy? Przecież nasze dzieciaki, ja to są dwa różne kosmosy. W najlepszym przypadku cię pogubię. Ujdź, nie będzie tak źle. Mogę z nią iść, ale tylko na twoją odpowiedzialność. Cześć. Może nie będę nam potrzebna, bo przecież w nocy i tak śpicie, nie? Karol budzi się w nocy i przychodzi do mamy. On się boi. Ale ja nie jestem waszą mamą. Wychodzi na to, że warto jest wychodzić na nowo.
Za miesiąc jak zwykle znudzisz się, odejdziesz. Wtedy ja znowu będę musiała zbierać go do kupy, tylko wiesz co? Za każdym razem jest coraz trudniej. Tym razem nie odejdę. Wiesz, ile razy wysłyszałam? Pani, ja wiem, że nie byłam dobrą żoną ani matką. Ani dobrą, ani złą. Po prostu żadną. Sprawia miłe wrażenie. Tak, sprawianie miłego wrażenia to jest jej główny atut. Mamy bywają trudne, więc co zrobić? Przestań kłamać, przestań w końcu robić z siebie ofiarę. Chociaż raz w życiu weź odpowiedzialność za to, co zrobiłaś. Ja masz dla mnie serce. Ja nie mam dla ciebie serca. Całe życie wyśliłaś tylko o sobie. Gdyby nie to moje dzieciństwo byłoby koszmarem. To on mnie zawsze podnosił na duchu. On, a potem medycyna. Kocham swoją pracę, a teraz nawet to chcesz mi zabrać. Ty masz zniknąć z naszego życia. Nikt po tobie nie będzie sprzątał. Ty. Posprzątam, nie pali się. Strasznie długo kazałaś mi na siebie czekać. Pracuję. Choć to pojęcie jest ci obce, nie? Po co przyjechałaś? Wysłałam pieniądze. Stary pierdziel wyrzucił mnie z domu. Kazimierz. Widocznie nie mógł już z tobą wytrzymać. Pomieszkam trochę u ciebie, co? Pomieszkam, bo mi całkiem zdziwaczejesz. Po moim trupie. Chciałam po prostu usłyszeć, jak mówisz do mnie mama. Ty zawsze miałaś oryginalne metody wychowawcze. No tak, ale skuteczne. Jesteś kimś. Dzięki tobie. Pamiętam, że zawsze cię tu szukałam w szkole. Pamiętam, że wstydziłam się tutaj przychodzić. A faceci, z którymi siedziałaś, zaczepiali mnie. Tak, to pamiętam. No, bo ty zawsze pamiętasz tylko złe rzeczy. Bo dobrych nie było. Jeden kieliszek. Stefa też tak zawsze powtarzała. Jest jedno piwo, to się nie liczy. A co się stało, że ona by przyjechała? Jak to co się stało? Ja rozumiem, że możesz mieć do niej żal, ale może ona nie umiała inaczej. Co ty gadasz, Anka? Co nie umiała inaczej? Stefa, jedziesz się pakować! Nie zostanę u ciebie, Zuza, zbyt długo, zapewniam cię. Tak, gadanie, panie. Zuza. Gadanie. To prawda. No ma rację. Posłuchaj się.